Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w dziwnych czasach żyjemy. Liberałowie, socjaliści z krwawiącymi sercami po prostu już są tak już bezużytecznymi idiotami, że aż są idiotami Lenina. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze? No to bardzo pomaga. Prawo to zaczyna być bezprawie. Prawda to jest kłamstwo, a równość to jest nierówność. No co to znaczy to wszystko? No w Ameryce ostatnie 50 lat nauczania socjalizmu, no to na czym się opiera? Opiera się na tym, żeby zniszczyć Amerykę. Jak można zniszczyć Amerykę? No zniszczyć rodzinę, zniszczyć historię, zniszczyć tradycje, zniszczyć uczciwość, zniszczyć prawo, no doprowadzić do bałaganu, I co jest jednym z takich podstawowych spraw, no to jest prawo i sprawiedliwość, czyli system sądowniczy na końcu, system policyjny, czyli utrzymanie porządku, no i ogólnie wykształceni czy poinformowani obywatele. Po tych, co były te rozruchy, kiedy George Floyd, Bandzior w zasadzie mówią, że udusił go policjant, trzymając nogę na szyi. No prawda jest inna. Prawda jest taka, że on był zawodowym bandziorem, wyszedł parę lat temu z więzienia, przystawiał pistolet do brzucha ciężarnej kobiety, kradł, mordował, no i umarł. Dlaczego umarł? No jego żyły, jego tętnice, to wszystko było zaszczepione na 90%. W sobie miał amfetaminy, nieamfetaminy, heroiny i innych rzeczy. No ale 90% żyły, kiedy są zablokowane, no to dużo nie potrzeba, tak? Zrobili z niego świętego. No później jak zrobili z niego świętego komuniści, no bo muszą mieć jakiegoś świętego, żeby walczyć z systemem. No i komuniści starają się walczyć z systemem. W Europie, no to zawsze w Polsce walczyli z dziedzicem, w Chinach walczyli z najróżniejszymi mandarynami, na Kubie to walczyli też z jakimiś bogatymi farmerami. Komuniści zawsze znajdują sobie wroga. No a teraz w Ameryce trudno znaleźć wroga, dlatego zrobili wrogiem cały system. Kościół jest rozwalany nałogowo, rodzina jest rozwalana nałogowo, no i teraz system, który trzyma jakiś porządek, jest rozwalany. W Nowym Jorku jest taka dzielnica Gotham, no jest to dzielnica murzyńska. W marcu statystyka jest taka, że porównując do zeszłego roku, kiedy jeszcze był prezydentem Trump, no to zabójstw było 8 razy więcej, 8 więcej zabójstw, 12% więcej, 63% więcej strzelaniny, 40% więcej tych strzelanin, no i było zranionych 70 osób, czyli 40% tak samo wzrost. No to nie jest zachęcające, tak? To nie jest zachęcające, że w tym roku, szczególnie, że rok temu, 2020, było dużo mniej strzelanin w tej dzielnicy murzyńskiej, porównując do 2019 roku. No, co jest powodem? Reformy też powodowane przez George'a Floyda. Reformy wydawane i rozkazywane, w zasadzie prawo wprowadzane przez miasto, no i przez stan Nowy Jork i miasto Nowy Jork, obniżyli koszt bandytyzmu, między innymi jest to, że bandziory czują się nie bezkarne, dlatego że do $700 w zasadzie nikt nie jest aresztowany. Także bardzo często ktoś wchodzi, kradnie za $300-400 ze sklepu i właściciele nie reagują, no bo w zasadzie poniżej $700 sędzia nawet nic nie powie. No i koszt utrzymania tego prawa jest po prostu nieprawdopodobny. No i to jest to, co bandytyzm rozwiązał.
rozbestwia, tak? Jak nie ma kota, to myszy harcują. Rada miejska w zasadzie dolewa oliwy do ognia. Szczególnie na przykład jak wypuszczanie za kaucją. Wypuszczają za kaucją i dają im jeszcze $50 na to, żeby dobrze się zachowywali. No jeżeli ktoś jest aresztowany, prześpi się w nocy, ukradł czegoś za $600 i na wychodne dostanie $50, no to naprawdę nie trzeba geniusza, żeby zrozumieć. Każdy normalny rozumie, że bandyterka się opłaca. No ogólnie cały Nowy Jork zaczyna być dudni tymi bandziorami, no ale w niektórych dzielnicach są niektóre dzielnice są dużo gorsze. W 2020 roku 92% wszystkich tych bandytyzmów, postrzeleń, zabić, to w Nowym Jorku to jest 92%, to byli czarni i brązowi. A 97% ludzi postrzelonych. W Ameryce ogólnie jest 12% populacja Murzynów i około 21% brązowych hiszpańskojęzycznych. Także 95% tych ofiar postrzelenia, no to statystyka jest taka od 2008 roku. W Nowym Jorku w zasadzie 95%, czyli 95 osób postrzelonych na 100, no to są czarni i brązowi. To dane są od 2008 roku, od wtedy, kiedy policja zaczęła publikować takie dane. No to też ciekawe jest dopiero, że 12 lat publikują te dane. Ale to jest niemożliwe, tak? To jest po prostu niemożliwe, żeby 90% była jedna rasa, a te obydwie te rasy to jest około 1/3. To jest po prostu nieprawdopodobne. Czyli prawo jest bezprawie. W pewnym okresie wszyscy ci aktywiści, którzy tam starają się dostać do rady, no to oni zawsze robią wszystko i obiecują, że zlikwidują kryminalistów, że to wszystko będzie pod kontrolą. Ci politycy proponują najróżniejsze rozwiązania, szczególnie w tych mniejszościowych dzielnicach i osiedlach, że obiecują, że wspomogą policję i cały system ten sprawiedliwości, no ale nic nie robili. Problem wśród Murzynów jest taki, że oni nie chcą iść do policji. Oni po prostu, to jest wróg, to jest biały wróg, to jest system. Jest coś takiego jako no snitching, czyli nie ma kablowania. Każdy normalny człowiek rozumie, patrzy na kryminalistę jak na kryminalistę, a wśród Murzynów to jest coś takiego, że wszyscy patrzą na tego kryminalistę na jako jednego ze swoich ludzi, ze swojego plemienia i że biali go wykończą za to, że on jest czarny, a nie biali go wykończą za to, że on kogoś postrzelił czy okradł. To jest po prostu coś nie do uwierzenia. No i tu jest ta reforma Rady Miejskiej, która w zeszłym roku była wprowadzana. No i teraz prowadzenie tej akcji porządkowej, policyjnej, no to jest coraz droższe, coraz bardziej skomplikowane. Prawo jest takie, że policja wykonująca swój zawód, wykonująca swoje działania, wykonujące swoją pracę codzienną, może być oskarżona personalnie, czyli nie jest zabezpieczona w ramach wykonywania zawodu. No, są płaceni za to, że wykonują zawód, są wykształceni, wytrenowani, i do tej pory no to wszyscy ci policjanci są wyłączeni z czegoś takiego. No a teraz wprowadzają to. Jaki będzie skutek? No policja będzie rezygnowała, tak? Ludzie nie będą szli do policji. Murzyni nie chodzą do policji tak często i gęsto jak biali. No i biali przestaną chodzić. Następna sprawa to jest to,
że zakazuje mieszkania policjantom na przedmieściach Nowego Jorku, jeżeli mieszkają w tych dzielnicach, jeżeli pracują w tych dzielnicach Nowego Jorku. No ale, ale to jest też taki problem, że na przedmieściach często jest dla nich taniej, no i na przedmieściach oni mieszkają, także jak pójdą po gazetę, czy pójdą do restauracji, no to nie spotykają tych bandziorów, których aresztują, czy aresztowali. Także jeżeli ktoś mieszka w tej samej dzielnicy jako policjant, tam gdzie jest bandyterka, no to w zasadzie taki policjant musi się patrzeć 24 godziny naokoło, czy ktoś go tam nie zaciuka. Także to nie jest tylko 8 godzin pracy, no ale to jest 24 godziny życie. Ale wszyscy ci aktywiści liberałowie mówią, nie, mają mieszkać tam, gdzie pilnują. No każdy normalny rozumie, że to jest po prostu jeden wielki idiotyzm. No jeżeli reformy też są takie, że jeżeli policjant coś tam przeskrobie, coś zrobi, no to zamiast być jakaś komisja policyjna, jacyś eksperci z zewnątrz, którzy rozumieją, dlaczego policjant ten zachował się w ten sposób czy inny, żeby go osądzić, no to teraz całkowicie ma być tylko komisja kompletnie cywilna. No i cała ta rada cywilna będzie decydowała o tym co policjant zrobił, czy zrobił dobrze, czy niedobrze. No i będzie wywalony, czy skazany, czy tak dalej, i tak dalej. Rada miejska kompletnie nie bierze pod uwagę tego, co to się dzieje z tym bandytyzmem, to co się dzieje, wzrost tego strzelania. Zamiast popatrzeć się na sukces, kiedy Nowy Jork wychodził właśnie z takiej tej bandyterki w latach 1990 i wczesnych 2000, wszyscy ci przywódcy, politycy, aktywiści społeczni zdecydowali, że trzeba więcej reform iść w kierunku po prostu zrozumienia bandziorów, no i wyobrazić sobie cały Nowy Jork i w lepszym świetle. No ale efekty są jakie są. No i proponują eksperyment. Eksperyment po prostu na myszach. A myszy, no to są wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku. Nowy Jork opuszcza, uciekają ludzie. W Seattle jest jeszcze gorzej. W Seattle bezdomność jest tak nieprawdopodobna, że bezdomni opanowali wszystkie parki. No ale dlaczego opanowali wszystkie parki? Dlatego, że miasto, krwawiące serca liberałów, płacą pieniądze bezdomnym. No i tam przyjeżdżają cała masa pasożytów z całego kraju, przyjeżdża tam, żeby mieszkać i mieć pieniądze na narkotyki w tak bardzo liberalnym. No nie wiadomo, co potrzeba, żeby to wszystko padło. No ale wracając do Nowego Jorku, to jest to, że oni wierzą, że prawo i porządek może być właśnie podciągnięte przez te reformy społeczne i polityczne zamiast po prostu walkę z kryminalistami i przestrzeganie paragrafów, które istnieją w Nowym Jorku. Ale oni nie chcą, no bo mówią, że to jest po prostu rasowe, że to jest podział rasowy, że ci skazywani, no to są niesłusznie innego koloru skóry niż politycy. No ale to jest taki narodowy trend, można powiedzieć, cały narodowy trend. W Chicago to jest 55% wzrost całych zabójstw i strzelanin porównując do ostatniego roku, kiedy Trump był przy władzy. No ale demokraci w Illinois właśnie znowu zrobili reformy, które w tym wiecznym mieście w zasadzie upadły, w Nowym Jorku upadły ten
kaucję. Kaucję wszędzie proponują, żeby każdych zaaresztowanych wypuszczać za kaucją i dawać im pieniądze. No, stan po stanie, miasto po stanie, to jest to samo. W Minneapolis, tam gdzie George Floyd, właśnie ten bandzior Hindusowi dawał $20 fałszywych i go tam przygniatali tym kolanem, no to obcięli kilka milionów dolarów z budżetu policji. I teraz są potężne, kolosalne, wyszczał po prostu zabójstw, morderstw, strzelanina, porywanie samochodów i tak dalej, no ale rada, jakim jest rozwiązanie? Znowu walczyć z policją. Oni po prostu jedynym rozwiązaniem to jest to, że za dużo jest aresztowań, wyeliminować policjantów, to nie będzie aresztowań. No naprawdę trzeba być kretynem. A co zresztą? Co zresztą normalnych ludzi? No bo normalni ludzie żyją w Chicago, w Detroit, w Seattle. No tam przekaz jest taki od polityków, że nie ma nadziei. Nie czekajcie na pomoc. Kawaleria nie przychodzi. Pomoc nie przychodzi. Zróbcie co chcecie. No i ludzie decydują. Ludzie po prostu uciekają z tych kretyńskich miast. No i tam będzie po prostu dżungla. Ten cały radykalny ruch komunistów przez całe te urzędy, przez te wszystkie instytucje rządowe, no doprowadził do tego, że no oni byli wybierani, my przespaliśmy, tak, konserwatyści przespali to wszystko, dlatego trzeba zacząć głosować, nie tylko w Nowym Jorku, ale we wszystkich miastach normalni muszą zacząć głosować i wybierać normalnych. No i trzeba walczyć z tymi kretyńskimi reformami liberałów, którzy walczą przeciwko sile, czyli przeciwko Ameryce. Wszyscy, którzy komuniści chcą zniszczyć Bóg, honor, ojczyzna, czyli uczciwość, rodzina, uczciwość i tradycja, no doprowadzają do chaosu. Chaos nigdy nie jest prawidłowy. Z jakichś powodów pewne grupy społeczne łykają to. Łykają to po prostu jak pelikany. No ale to jest po prostu, to są lustra i dymy. To jest jedno wielkie oszukaństwo. No i kiedy w sumie te dymy wywieje, no to pokaże, że cały ten ruch, żeby zlikwidować policję i powypuszczać bandziorów z więzienia, no to jest kretynizm. To jest kretynizm. No i te wszystkie te właśnie tego rodzaju zwycięstwa, które liberałowie mówią, że osiągają, no niszczą. Oni niszczą społeczeństwo, niszczą naród, niszczą kraj, niszczą normalność. Dlatego normalni musimy głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnych codziennych zdemonetyzowanych filmików. Zdrowia dla normalnych, dziękuję wszystkim konserwatystom, dziękuję za to, że głosujecie normalnie, dziękuję, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie, jeżeli jesteście w Ameryce, głosujcie na republikanów. Nie dajcie się oszukać użytecznym idiotom. Przekaz dla socjalistów, patrzcie się na cenę benzyny. Cały czas rośnie, cały czas rośnie, cały czas rośnie. Ten kretynizm paniki, tej kretynizm maseczek po prostu osiąga już niemożebne szczyty. Pomyślcie na tym, na kogo głosowaliście. Nie głosujcie już więcej na socjalistów. Mam nadzieję, że zmądrzeliście. No, trzeba się przyznać po prostu do tego, że daliście się złudzić obietnicom. Te obietnice są praktyczne. Benzyna, podatki. Te podatki, całe te rozdawnictwo, wpuszczanie tych niewykwalifikowanych mas z Meksyku, to będą nieprawdopodobne podatki. Wszyscy zapłacimy. I socjaliści wy będziecie płacili, i konserwatyści też będą płacili. Dlatego starajcie się głosować na normalnych.
Zdrowia, szczególnie dla normalnych.